Dokulałem się jakoś. Na co dzień tak nie kulam, ale no trudno, życie. Słuchajcie, nie dalej jak wczoraj słuchałem Nila Younga i tam był takie słowa w jego piosence: Hey, 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 my, my, rock and roll will never die. Ja myślę tak samo, że nie tylko rock and roll nigdy nie umrze, ale muzyka w ogóle nie umrze, dopóki będą osoby, które ją tworzą. I nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że w Bikowie jest takie miejsce i rozwija się takie miejsce, gdzie muzykę się tworzy, gdzie muzyka pulsuje. Rozmawiałem z Mateuszem Biesem, mówi, że już to gra ponad 20 zespołów. Myślę, że to jest naprawdę unikat na skalę Śląska i cieszę się, że mogłem minimalnie chociaż jakąś cegiełkę do tego dołożyć, że to w Mikołowie takie miejsce właśnie jest. Ja nie ukrywam, że bardzo kibicowałem temu projektowi, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, bo sam bardzo lubię muzykę na żywo i większość z was wie, że kiedyś w Mikołowie jest takie miejsce, gdzie parę koncertów zorganizowałem. I fajne w tym projekcie było to, że tworzyliśmy to razem, czyli muzycy i Urząd Miasta. I myślę, że na tym to polega, że w tym miejscu muzycy powinni dosłownie i w przenośni nadawać ton, a ja bardziej wspomagać, bardziej te wizje i pomysły gdzieś urealniać. Stąd też, nie przedłużając, bo na pewno już jest kolejny wykonawca. Aha, jeszcze jedno bardzo ważne. Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatni tydzień naprawdę włożyli tutaj mnóstwo pracy, żeby to wyglądało, jak wygląda. Ja wiem, że jeszcze troszeczkę pracy przed nami, ale krok po kroku myślę, że zrobimy z tego naprawdę super miejsce. Dziękuję wszystkim za przybycie. We'll be right back.
dwa, trzy. Przeszłość nie istnieje nigdzie indziej, tylko w tobie.